Cześć, nazywam się Monika Miller, mam 23 lata i pochodzę z Warszawy. Moją pasją jest ogólnie fotografia, rysunek, grafika. Do tego jestem też modelką alternatywną. Swój pierwszy tatuaż wykonałam, kiedy miałam 15 lat i jest to mały klucz wielinowy. A wykonałam go dlatego, bo kiedy miałam 15 lat, to moją największą pasją była muzyka. Uczyłam się grać na fortepianie, gitarze, uczyłam się śpiewać, więc stwierdziłam, że tatuaż, który będzie związany z muzyką, na pewno nigdy mi się nie znudzi. Mój ulubiony styl tatuażu to jest old school. Bardzo mi się podoba, zawsze mi się podobał. Szczególnie wypełnienie pustych miejsc kropkami, gwiazdeczkami, serduszkami. Jeżeli chodzi o konkretną tematykę, to lubię bardzo tatuaże, które są związane z słodyczami, zwierzętami. Bardzo lubię róże. Ulubiony tatuaż, który zrobiłam, to jest właśnie oldschoolowe serce z imieniem mojego pieska. Planuję w przyszłości dorobić sobie więcej tatuaży na ramionach. Jeszcze nie wymyśliłam, co to dokładnie będzie, ale na pewno będzie to coś w rodzaju kwiatów lub innych zdobień. Też na pewno w przyszłości będę chciała pokryć większą część ust. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś moje zdjęcia z różnych sesji lub zobaczyć, jak wygląda moje życie od środka, to zapraszam na mojego Instagrama Monika Miller Official.